Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W nocy z 12 na 13 września 2022 roku Azerbejdżan rozpoczął zmasowany ostrzał artyleryjski i lotniczy południowo-wschodniej części terytorium Armenii. Erywań oficjalnie zwrócił się do Moskwy o pomoc wojskową. O pomoc w ramach oczywiście ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nazywanym czasem nieco publicystycznie rosyjskim NATO. Co bardzo istotne, jest to oczywiście kolejna eskalacja trwającego od, Wielu, wielu lat konfliktu między oboma państwami o Górski Karabach, ale co warto podkreślić, mieliśmy tutaj do czynienia nie z ostrzałem Górskiego Karabachu, ale no, właściwego terytorium Armenii. Władze Azerbejdżanu twierdzą, że przyczyną tych walk była zakrojona na szeroką skalę rzekoma próba sabotażu ze strony Armenii, zdaniem władz w Baku dywersanci mieli zaminować linię zaopatrzenia azerskiej armii. Natomiast no, samo, samo nazywanie inwazją tych, tych działań, tych uderzeń lotniczych i artylerii, władze w Baku nazywają absurdem. Natomiast premier Armenii Nikol Paszynian rozmawiał w nocy z prezydentem Rosji Władimirem. Z Władimirem Putinem i no, ten w ogóle komunikat rządu ormiańskiego głosi, że premier tego państwa miał przekazać szczegóły różnego rodzaju prowokacyjnych, agresywnych działań Azerbejdżanu, i tutaj mówi się o naruszeniu właśnie suwerenności terytorium, terytorium Armenii. Bardzo oczywiście też, też trzeba podkreślić, że osobną rozmowę odbyli również ministrowie obrony obu, obu krajów. Papikian ze strony Armenii i Sergii Szojgu ze strony Federacji Rosyjskiej. No i trzeba jeszcze także oczywiście podkreślić próby interwencji międzynarodowej władz Armenii, nie tylko w ramach ODKB, ale także, także w Unii Europejskiej i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, Nikol Paszynian rozmawiał po, po tym ostrzale azerskim z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i z sekretarzem Stanu Stanów Zjednoczonych Antonym Blinkenem. Oczywiście no, warto tutaj podkreślić, ja wielokrotnie w swoim podcaście, w podcaście geopolitycznym mówiłem, omawiałem konflikt o górskich Karabach z Zwłaszcza w kontekście II wojny karabachskiej, ale przypomnę tylko, że Górski Karabach to terytorium, które leży w granicach Azerbejdżanu, jednak zamieszkiwane jest w większości przez Ormian. Jeśli chodzi o status prawny, no to de jure w sensie prawnym jest on częścią Azerbejdżanu, ale faktycznie funkcjonuje jako niepodległe państwo, które nie jest uznawane przez żaden kraj na świecie, nawet paradoksalnie przez, przez Armenię. Konflikt między oboma krajami, konflikt między Azerbejdżanem i Armenią o Górski Karabach rozpoczął się jeszcze w latach 80. XX wieku, natomiast największe walki toczyły się na początku lat 90. Mówimy tutaj o tej pierwszej wojnie karabaskiej, no i oczywiście w roku 2020 druga wojna karabaska, której poświęciliśmy Sporo miejsca właśnie w podcaście geopolitycznym. I to właśnie dwa lata temu Azerbejdżan odbił część terenów zajętych jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku przez, przez Ormian. Ta druga wojna karabaska była bardzo zresztą także krwawa i no, trzeba podkreślić, że gdyby nie wsparcie Turcji, to różnie ten konflikt w 2020 roku mógłby się potoczyć. Natomiast to ogromne wsparcie także, jeśli chodzi o bezzałogowe statki latające, jeśli chodzi także o Bajraktary dla Azerbejdżanu, to oczywiście, Miało ogromne znaczenie i stanowiło wielką przewagę sił zbrojnych Azerbejdżanu. Natomiast od chwili zawieszenia broni, od chwili właśnie zakończenia tej drugiej wojny karabaskiej, która która toczyła się dokładnie w dniach 27 września, 10 listopada 2020 roku. No właściwie mieliśmy do czynienia właśnie non stop z różnego rodzaju incydentami, z naruszaniem, z naruszaniem tego kruchego, jak się okazało, rozejmu. Warto dodać, warto oczywiście tutaj przypomnieć, że ostatnia eskalacja na linii Armenia Azerbejdżan miała miejsce miesiąc temu, kiedy to wojska azerskie ostrzelały z powietrza pozycje oddziałów ormiańskich właśnie w rejonie Górskiego Karabachu. Z takimi incydentami mieliśmy także do czynienia w ubiegłym roku, chociażby w listopadzie, takie, takie poważne incydenty, ale trzeba oczywiście podkreślić również i, i zauważyć, że próby pokojowego rozwiązania za pomocą mediacji chociażby europejskiej są podejmowane i były podejmowane całkiem niedawno, bo 31 sierpnia 2022 roku, kiedy to premier Armenii Nikol Paszynian i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew przy udziale Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela rozmawiali w Brukseli na temat uregulowania tego konfliktu i na temat normalizacji stosunków dwustronnych. No tutaj. Przede wszystkim poruszane były kwestie delimitacji granicy, bezpieczeństwa granicznego, odblokowania szlaków komunikacyjnych, uwolnienia jeńców wojennych, czy, czy wreszcie samej przyszłości górskiego, górskiego Karabachu. Natomiast tam oczywiście żadnych konkretów nie było, tam nie, nie zapadły żadne jakieś realne ustalenia. No, Dość powiedzieć, że było to szóste spotkanie premiera Armenii i prezydenta Azerbejdżanu po zakończeniu wojny karabaskiej w 2020 roku, w tym już. Czwarte w Brukseli. Także, także warto to oczywiście mieć na uwadze. Poprzednie miały miejsce, miejsce w grudniu 2021 roku i w kwietniu i maju 2022 roku. Warto także zauważyć, że jeszcze wcześniej politycy dwukrotnie spotykali się, spotykali się w Rosji. Póki co brak jest jakichkolwiek wymiernych efektów tych rozmów. Przez wymierne efekty rozumiem. Podpisane dokumenty czy zawarte porozumienia, na przykład traktat pokojowy. I myślę, że tutaj kilka takich czynników jest istotnych, jeśli chodzi o brak takiej szybkiej finalizacji procesu pokojowego. Z czego chyba najważniejszym jest brak dwustronnego. Zaufania, brak zaufania między Baku i Erywaniem, no i, przede, no i oczywiście także nastroje społeczne. Myślę, że to szczególnie jest widoczne w Armenii. Ta silna obawa o tym, że każdy kompromis może zostać przyjęty czy to przez Ormian, czy przez Azerów, jako zdrada interesów narodowych, a jednocześnie obawa establishmentu. I w Armenii, i w Azerbejdżanie, że no, każde, każdy kompromis może być wykorzystany do, przez opozycję do ataku na rząd, no, są takimi hamulcowymi, jednymi z głównych hamulcowych właśnie i stoją na przeszkodzie tej szybkiej finalizacji procesu pokojowego. Faktem jest oczywiście także zaangażowanie Rosji w ten, w ten konflikt, oczywiście zaangażowanie pośrednie, o tyle o ile Rosja była takim głównym mediatorem tego, w, w tym konflikcie, jeśli chodzi o drugą wojnę karabaską i wynegocjowanie rozejmu podpisanego z 9 na 10 września 2020 roku. To fakt, faktem jest, że od tamtego czasu prestiż Rosji nieco osłabł, ponieważ no, na wyniku właśnie tego, tego porozumienia rozejmowego w rejonie konfliktu zostały dyslokowane rosyjskie siły pokojowe. Natomiast te siły pokojowe nie są w stanie zapobiegać lokalnym incydentom zbrojnym i tym lokalnym eskalacjom napięcia. I to cały czas właściwie się dzieje od zakończenia II wo drugiej, drugiej wojny karabaskiej. Co oczywiście nie oznacza, że obecność Federacji Rosyjskiej uległa rozkładowi na Kaukazie Południowym, czy uległo jakiemuś trwałemu osłabieniu. Rosja nadal posiada instrumenty zarówno polityczne, jak i militarne, no i oczywiście także gospodarcze. Posiada także wpływy oczywiście w, mówimy tutaj, aktywach operacyjnych rosyjskich służb specjalnych, chociażby wśród karabaskich Ormian, którymi Moskwa może grać, może doprowadzić na przykład do jakiejś formy destabilizacji w regionie konfliktu, no i tym samym oczywiście grać dyplomatycznie nie wymuszać korzystne dla siebie rozwiązanie, chociażby przedłużenie obecności sił pokojowych czy zwiększenie kontyngentu tych, tych sił. Niemniej jednak warto zauważyć i warto podkreślić, że już od pewnego czasu Rosja musi bardzo mocno kalkulować i musi uwzględniać interesy Turcji. Musi uwzględniać interesy Turcji. Wiemy doskonale, że Turcja podpisała układ wojskowy podpisała sojusz wojskowy z Azerbejdżanem, no a Pogorszenie relacji z Ankarą dla Moskwy byłoby niezwykle niekorzystne z punktu widzenia przede wszystkim gospodarczego, utrudniałoby wymianę handlową Federacji Rosyjskiej za granicą w warunkach tych sankcji nałożonych przez tzw. kolektywny Zachód, w warunkach oczywiście także, także toczącej się cały czas wojny, wojny na Ukrainie. Konflikt azersko-ormiański ma jeszcze jedną stronę, bardzo istotną z punktu widzenia także bezpieczeństwa państwa polskiego, o czym często w Polsce się zapomina. Przypomnę tylko, że 18 lipca 2022 roku Unia Europejska i Azerbejdżan podpisały umowę o zwiększeniu dostawy gazu do Unii Europejskiej. Zakłada ona zwiększenie dostaw azerskiego gazu do Europy do co najmniej 20 miliardów metrów sześciennych rocznie w ciągu najbliższych 5 lat. Miałoby to pomóc Europie położyć właściwie kres Zależności od rosyjskiego gazu. To porozumienie w, w obszarze energii zostało podpisane przez prezydenta Ilhama Alijewa i przewodniczącą Komisji Europejskiej Urszulę von der, von der Leyen. Także jest to niezwykle istotne i biorąc pod uwagę ten horyzont 2027 roku, o którym jest mowa w tym porozumieniu, no widać, że stawka jest o wiele większa niż tylko górski Karabach. Myślę, że także to zacieśnienie relacji między Azerbejdżanem a Turcją i to rozpychanie się Turcji na południowym Kaukazie jest niezwykle istotne w kontekście policentryzacji świata. Moim zdaniem będziemy świadkami no, zaognienia sytuacji w bardzo wielu punktach świata. To nie tylko przecież Ukraina, to nie tylko Bliski Wschód, to także południowy Kaukaz, to także inne części świata, które są potencjalnie narażone właśnie na, na ogarnięcie nowymi konfliktami bądź odgrzanie stary Konfliktów, niestety ten proces, który nazywamy wojną hegemoniczną, czy właśnie policentryzacją świata no, obfituje właśnie w, w różnego rodzaju stare, nowe konflikty i, i tego jesteśmy świadkami. To niestety nie są, nie są jedyne i nie są pierwsze i nie ostatnie konflikty, które jeszcze, jeszcze będziemy, będziemy obserwować. Niewątpliwie warto także przyglądać się na konflikt armeńsko-azerski w szerszym kontekście, w kontekście geopolitycznym, w kontekście także rywalizacji Rosji, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Unii europejski i nie tylko w kontekście polityczno-militarnym, ale także energetycznym. Dziękuję państwu za uwagę.